Witam Państwa bardzo serdecznie. W ramach naszego cyklu Kultura Wykluczenia będę chciała dzisiaj porozmawiać z panią Moniką Kochut o wykluczeniu dosyć, powiedziałabym, z jednej strony codziennym, a z drugiej strony właśnie tak klasycznie zaniedbanym, niezauważanym, chodzi o bezdomność. I może pani Moniko, jakby pani była taka dobra i parę słów nam powiedziała, bo wszyscy chyba wiemy, co to jest bezdomność, ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że zupełnie nie wiemy, prawda? Że raczej uciekamy od tego tematu, od człowieka bezdomnego się odwracamy. To jest taka sfera wymazana z rzeczywistości. Co najwyżej się oburzymy, że bezdomny przysiadł koło nas na ławce, czy wsiadł do tramwaju, którym jedziemy i będziemy kręcić nosem. Ale czym ta bezdomność wedle pani jest? Co ona oznacza? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Joanno. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać. No cóż, myślę, że ten problem bezdomności troszeczkę inaczej też odbieramy teraz, w tych warunkach, w jakich się znaleźliśmy z powodu lockdownu. No i w trudnych też warunkach znaleźli się sami bezdomni. Na co dzień, przynajmniej tutaj w Krakowie, widzimy ich właśnie w takich okolicznościach, my mówiąc, ludzie, którzy nie znajdują się w kryzysie bezdomności, gdyż tak w taki sposób byłoby miło, gdybyśmy właśnie zamiast osoby bezdomne mówili o nich osoby w kryzysie bezdomności, dlatego że ta nazwa daje taką nadzieję na to, że jest to sytuacja przejściowa i są to osoby, które w jakiś sposób będą mogły z tego kryzysu wyjść. No, znaleźli się w bardzo trudnych warunkach, dlatego że sytuacja, która nas zastała, czyli zamknięcie hosteli, zamknięcie większości noclegowni, spowodowało, że nie mają teraz w tym momencie ani gdzie spać w warunkach takich, jak dotychczas byli przyzwyczajeni. Dla nas te warunki pewnie odbiegają, mówiąc w cudzysłowie, od normy, natomiast oni znaleźli się w tym momencie dosłownie na ulicy. Widzę wśród tych osób też osoby takie, które znalazły się świeżo w tej sytuacji, dlatego że musimy mieć świadomość, że zostały zamknięte wszystkie hostele. Część z tych osób mieszkała w hostelach, gdzie takiej gorszej jakości, ale mieli jednak sytuację taką, że pomimo swojej teoretycznej bezdomności jednak mieszkali w domu jako takim. W tym momencie zostało im to również odebrane. No i te osoby chyba sobie najtrudniej radzą w tej sytuacji, dlatego że osoby, które już dłużej przebywają albo w warunkach takich na ulicy, albo pomieszkują na działkach, czy w jakichkolwiek innych miejscach, w których są w stanie przeżyć, już mają jakieś tam obycie z tą sytuacją i też z takimi wewnętrznymi warunkami, które pomiędzy osobami w kryzysie bezdomności zachodzą. Natomiast te osoby są takie totalnie bezradne w tej sytuacji. Znalazły się gwałtownie wyrzucone poza jakąś tam minimalną, ale jednak strefę swojego komfortu. No i muszą sobie jakoś radzić. No my widzimy, jak przychodzimy na wydawki, to widzimy naszych stałych bywalców, z którymi jesteśmy już troszkę zaprzyjaźnieni. I widzimy też zupełnie nowe osoby, które i wyglądem, tutaj też muszę powiedzieć, i wyglądem odstają od osób, które już dłużej w tym kryzysie bezdomności się znajdują, jak również zachowania. To są osoby, które są dość mocno wycofane. No i myślę, że ta sytuacja jest dla nich podwójnie trudna, bo nie umieją prosić o pomoc, są zawstydzeni tą sytuacją, w której się znaleźli. No a bycie takim wycofanym w tej sytuacji jest podwójnie takie, myślę, troszeczkę
mało komfortowe, bo jednak w tej sytuacji trzeba zawalczyć o pewne rzeczy, które dla nas są oczywistymi rzeczami, a dla tych osób są takim podstawowym brakiem, którego niestety no nie jest w tym momencie żadna organizacja zapewnić. No właśnie, bo cała sytuacja pandemii obnażyła z jednej strony, wydaje mi się, takie braki systemowe wsparcia, no bo fakt, że właśnie osoby w kryzysie bezdomności są w zasadzie najbardziej poszkodowane, bo straciły, właśnie te osoby straciły w tej chwili te normalne swoje miejsca, gdzie mogły przebywać. Jest takim pierwszym elementem bardzo niebezpiecznym. A z drugiej strony ci ludzie właśnie pozostając w takiej przestrzeni miasta, gdzie nie mają tego komfortu, by wrócić do swojego domu, zamknąć za sobą drzwi, no i przede wszystkim odizolować się, prawda, od czynników, które mogą ich narażać na różne, prawda, choroby, czy też oczywiście na zakażenie. To ta sytuacja właśnie pokazuje, że bycie bezdomnym, bezdomną jest taką ogromną traumą. Myślę, że my sobie do końca tego nie jesteśmy w stanie wyobrazić właśnie przez fakt, że możemy zamknąć drzwi i nawet tak symbolicznie poczuć bezpieczeństwo wraz z tą klamką naciśniętą w naszej dłoni. Ci ludzie tego nie mają, prawda? Zostali tego pozbawieni, plus cały czas taka presja zewnętrzna. Ja mam wrażenie, że wręcz do osób w kryzysie bezdomności zaczyna się podchodzić z coraz większą rezerwą jako do osób, które właśnie potencjalnie mogą zarażać. Nawet fakt, prawda, że nie są przyjmowani do noclegowni, już na samym początku wybuchu pandemii i tej sytuacji w kwarantannie zaczęto zamykać przed nimi drzwi, to pokazuje, że pojawia się taka bardzo mocna stygmatyzacja. Wiem, że akcja Higiena, którą pani prowadzi, próbuje w jakiś sposób nie tylko tym ludziom pomóc, ale właśnie niejako włączyć ich do rzeczywistości, która nas otacza. Ale jak to wygląda właśnie w rzeczywistości? Tutaj właśnie to, co pani powiedziała, bardzo mnie osobiście w ogóle to uderzyło i to było zaraz na początku, kiedy ja się włączyłam w tą akcję, przeczytałam, był taki artykuł w którejś gazecie, chyba Wyborczej, ale nie chcę głowy dać, czy na pewno. Chodziło o to miejsce na Szpitalnej, gdzie wydają też właśnie osobom w kryzysie bezdomności posiłki. I zrobione było zdjęcie, gdzie no, te osoby starały się zachować ten reżim 2 metrów w odległości pomiędzy sobą, więc zrobiła się z tego naprawdę bardzo długa kolejka. No i weszłam, staram się tego nie robić przeważnie, ale weszłam w komentarze do tego artykułu i właśnie pojawiły się takie wypowiedzi, no, że to jest skandal, że w jednym miejscu tylu ich się zgromadziło i no, że coś oni powinni ze sobą zrobić. Ja wtedy zadałam jedno pytanie, no okej, to znaczy gdzie oni mają pójść? My idziemy do domu, tak? A oni, no gdzie mają pójść? Po prostu nawet gdyby chcieli gdzieś pójść, no to w tym momencie nie mają gdzie. Zostali pozbawieni też takich elementarnych rzeczy, tak? Bo ja już nie mówię tutaj o jedzeniu, bo to jest ich stały problem, ale w tym momencie nie mają nawet podstawowych środków higieny, co więcej, są pozbawieni również dostępu do wody. XXI wiek, środek Europy, cywilizowane duże miasto i osoby w kryzysie bezdomności nie mają dostępu do wody. Nie mają dostępu do wody ani żeby się jej napić, ani żeby skorzystać w celach higienicznych. Wcześniej było tak, że były miejsca, w których oni się mogli
i wyprać swoje rzeczy i mogli się umyć. Natomiast w tym momencie chyba jest jedyne miejsce na ulicy Wielickiej, do którego oni mogą przyjść. Jest też super, bardzo dziękujemy osobom, które tam pracują, zorganizowały taką akcję, że my rozdaliśmy maseczki wielokrotnego użytku i osoby w kryzysie bezdomności, które tam przyjdą, mogą zostawić te maseczki do wyprania i wyprasowania. No i dostają drugi egzemplarz, no bo te osoby też dotyczą wszystkie obostrzenia, które dotyczą nas, osób, które nie znajdują się w kryzysie bezdomności. Czyli muszą chodzić w maseczkach na twarzy, zachowywać ten odstęp 2 metrów. No i teraz proszę sobie pomyśleć o tym, jak to tak wygląda realnie, tak? Że no my wracamy jednak do domu. I no, niektórzy mniej lub bardziej żyją społecznie, ale jednak jest to jakiś nasz wybór, tak? Jeżeli ja wracam do domu i chcę w nim przebywać sama, no to jest mój wybór. Natomiast większość osób jednak żyje mniej lub bardziej w rozbudowanych relacjach społecznych i wraca i ma możliwość kontaktowania się z innymi ludźmi. Natomiast tu osoby w kryzysie bezdomności są też pozbawione takiego podstawowego kontaktu, tak? Bo o ile normalnie na ulicy, kiedy przemieszczamy się z kimś bliskim, tak? No to mamy tą możliwość, że możemy się poruszać w jakiejś tam bliskości. Te osoby takiej możliwości nie mają, więc zostały też jeszcze pozbawione takich społecznych jakichkolwiek zachowań. Dlatego, że no, nie udawajmy, są one właśnie, tak jak pani mówiła, pod taką specjalną lupą. Przez to, że są to osoby w większości fizycznie w jakiś sposób zaniedbane, często chore, często z jakimiś ranami na rękach, czy nogach, czy na twarzy, czyli w takich miejscach, które są widoczne. No to nie dość, że zostały pozbawione możliwości chociażby skorzystania właśnie z pomocy lekarskiej, no bo już w tym momencie nie ma takiej absolutnie możliwości, żeby one gdziekolwiek, pomijając właśnie to miejsce na ulicy Wielickiej, mogły skorzystać. No to jednocześnie oczekuje się ich, że sobie jakoś poradzą z tą sytuacją. Zostali naprawdę zupełnie sami. Ta presja społeczna ewidentnie wzrosła wobec nich. Każdy uważa, że w jakiś sposób powinni sobie sami poradzić, kiedy my sobie nie radzimy, tak? Widać, że zamknięcie i takie wyizolowanie dość mocno obciąża psychikę większości osób, które nagle poczuły, że w jakiś tam sposób ograniczone są nasze prawa, a nie zastanawiamy się zupełnie, w jaki sposób ogranicza to dodatkowo właśnie te osoby. My staramy się na tyle, na ile możemy, dlatego że żyjemy, wiadomo, część z nas pracuje, ja na przykład pracuję, część koleżanek utraciła pracę na przykład, więc są również w ciężkiej sytuacji w tym momencie finansowej, więc te środki, które są kupowane, pochodzą w większości z zakupów ze zrzutki, która funkcjonuje na Facebooku. Posiłki, które są gotowane, dostajemy produkty albo od kogoś, kto po prostu jest dobrym człowiekiem i chce się podzielić. Część produktów pochodzi też ze skipów. Staramy się gotować wtedy, kiedy ktoś z nas może, sobota, niedziela, no ze względów na to, że no, warunki pandemiczne są takie, a nie inne, mają obostrzenia. Musimy dostarczać to w wyparzonych, zamkniętych już słoikach na miejsce. Nie ma możliwości rozlewania, tak jak się odbywało to wcześniej na miejscu. No i staramy się zabezpieczyć jak najbardziej te podstawowe rzeczy higieniczne. W międzyczasie rozrosła nam się jeszcze akcja o odzież, dlatego że okazało się, że następna rzecz, o której też nie myślimy. Wszystkie ciucholandy, tak, ciuchodzielnie i tym podobne miejsca są również zamknięte, więc wszystkie te źródła dostępu do taniej odzieży również zniknęły.
a mamy w tym momencie zmianę sezonu, tak? Czyli z grubszej odzieży przerzucamy się na odzież cieńszą. No i musimy pamiętać o tym, że te osoby nie otworzą sobie szafy tak jak my sobie otwieramy i wyciągamy rzeczy z zeszłego sezonu, czy kupujemy nowe. Dla nich cały dobytek to jest to, co mają na sobie ewentualnie w plecakach czy torbach, które mają przy sobie, więc no, znaleźli się w sytuacji takiej, że potrzebują również właśnie odzieży. I za to również bardzo, bardzo dziękuję, bo no, bardzo miły jest odzew i jakościowo te rzeczy również, bo dla nas to jest bardzo istotne, że to nie są rzeczy, które ktoś miałby się ich całkowicie pozbyć, bo są mu niepotrzebne i są jakiejś tam kiepskiej jakości, tylko jest to naprawdę podwójnie miłe, kiedy trafiają rzeczy takie, w których, mówiąc kolokwialnie, normalny człowiek, czyli nie w kryzysie bezdomności, spokojnie mógłby na ulicę wyjść i nie odstawać od reszty. Ja tak Panią słucham z rosnącym przerażeniem, ponieważ z tego, co Pani mówi, wychodzi jeszcze jedna bardzo bolesna sprawa. Wszystkie te działania i również to, co ci ludzie stracili, to tak naprawdę opiera się na wolontariacie, na pracy ludzi, którzy chcą pomóc stowarzyszeń, fundacji. A gdzie nasze państwo? Czyli pytanie, czy w tej chwili mają państwo możliwość na przykład zwrócenia się o jakąś dotację, uzyskania jakiejś pomocy po prostu od państwa, miasto, województwo, no, na każdym szczeblu w zasadzie powinny być organy, które powinny pomagać, bo to przecież są obywatele i obywatelki Polski. To są przecież ludzie, którzy chociaż nie mają tego stałego adresu, chociaż prawda, są w kryzysie bezdomności, to przecież są takimi samymi jak pani, ja i nasi słuchacze, słuchaczki, obywatelami i obywatelkami. Więc czy mają Państwo jakiekolwiek wsparcie, które mogłoby być dedykowane dla właśnie osób w kryzysie bezdomności? Nasza akcja w 100% opiera się na wolontariacie. Ja dołączyłam do ekipy nie tak bardzo dawno. Natomiast osoby, które pracują już w takim układzie od kilku lat, bo ta akcja odbywała się cyklicznie, natomiast zawsze było tak, że w okolicach maja ona zamierała z tego powodu, że dotyczyła przeważnie tych miesięcy zimowych, tak? Czyli wtedy, kiedy te osoby są narażone na wychłodzenie, kiedy są im te potrzebne jak najbardziej ciepłe posiłki. Natomiast no, teraz z racji tego, że sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, na pewno będziemy tą akcję kontynuować. Dotychczas wykonywaliśmy cztery razy w tygodniu, wtorek, czwartek, sobota i niedziela, no ale z racji tego, że no, akcja będzie kontynuowana i chcemy też jak najbardziej skutecznie ją przeprowadzić, no to od przyszłego tygodnia będziemy w czwartki i w niedzielę. Z tego powodu, że no, tak jak mówię, akcja jest organizowana w 100% z wolontariatu. Ogromne zaangażowanie osób, do których ja dołączyłam, które chyba jako jedyne w Polsce z samej idei dzielenia się posiłkiem, bo na tym polega sama idea Food Not Bombs, nawet na całym świecie, bo to jest idea taka międzynarodowa. U nas przyszła w tą akcję higiena właśnie z tego powodu, że Dominika i Magda Bremer i ich koledzy i koleżanki zaobserwowali, że no w tym momencie to jest właściwie największym problemem, czyli dotarcie do osób, które z tych środków higienicznych, które są podstawowym no, elementem człowieczeństwa, tak? Dostęp do wody, do tego, żeby człowiek mógł myć zęby, dokonać jakichkolwiek czynności higienicznych na swoim ciele, przebrać się,
gdzieś te rzeczy zanieść i odświeżyć. No, okazało się, że to jest taka podstawowa sprawa, bo o ile ktoś posiłkiem jeszcze jest w stanie się podzielić, no to tutaj jest większy problem, dlatego że większość osób jednak niechętnie, i ja to akurat to rozumiem, że niechętnie dzielą się pieniędzmi z osobami, które zaczepiają ich je na ulicy, no bo mogą sobie myśleć, że te pieniądze w jakiś tam sposób zostaną wykorzystane nie na to, na co by sobie życzyli. Natomiast no, nikt nie chodzi z pastą do zębów, szczoteczką i z mokrymi chusteczkami w zapasie, żeby mógł się podzielić. Więc no, okazało się, że no, ta idea naprawdę dobrze się sprawdza. Zrzutka funkcjonuje, pewnie, że super by było, gdyby funkcjonowała jeszcze lepiej. Natomiast no, każdy z nas, my jesteśmy w bardzo różnym wieku, od bardzo, bardzo młodych osób do bardzo, bardzo już w średnim wieku, takich jak ja i kilku kolegów. Więc każdy z nas ma jakiś tam krąg osób bliskich sobie. No i staramy się, żeby ta zrzutka w jakiś sposób jak najlepiej społecznie funkcjonowała. No i za każdym razem muszę powiedzieć, że no bo temat generalnie można powiedzieć, że jest raczej smutny, prawda? Ale za każdym razem nie zdarzyło się tak, żebym odkąd ja tam przychodzę, za każdym razem przy tych spotkaniach dzieje się jakaś jedna magiczna naprawdę rzecz. Albo zdarza się, że pan, który jest w tym kryzysie bezdomności tam i my mu przed chwileczką pomagaliśmy, pyta, czy może nam zrobić zdjęcie. Miał zawieszony taki aparat fotograficzny stary na szyi. No oczywiście myśleliśmy, że aparat pewnie nie działa, no ale no okej, dobrze, staniemy, może nam pan zrobić zdjęcie. No i stanęliśmy, żeby nam to zdjęcie zrobił. Zrobiliśmy jakieś tam miny. No a pan mówi, no to już. I okazało się, że ma działającego Polaroida. No i zrobił nam to zdjęcie, które zresztą u nas na stronie zrzutkowej funkcjonuje. Zdarzyła się też pani, która przechodziła, zwróciła uwagę, no bo trudno na nas nie zwrócić uwagi, bo rzucamy się w oczy rzeczywiście w takim miejscu, że dość dużo osób jest zainteresowanych. Niestety większość przeważnie jest zainteresowanych na zasadzie takiej ciekawości po prostu, co się dzieje. Natomiast ta pani przychodziła, zaczepiła koleżankę, zapytała, o co chodzi tutaj, co się dzieje. No i proszę sobie wyobrazić, że ta pani zdjęła z siebie kurtkę, w której po prostu przechodziła po w pobliżu, zdjęła ją i nam ją opróżniła kieszenie i nam ją zostawiła. No, mnóstwo rzeczy się dzieje tego typu. Przychodzi, pomijając nasze zakupy, przychodzi też dużo osób, które na miejsce właśnie tej naszej wydawki przynosi to, czym mogą się podzielić. No i to jest taki plus tej sytuacji. Myślę, że większość osób, do których dociera ta informacja, że tak się dzieje, ja i podobnie jak wszystkie inne osoby uczestniczące staramy się pisać na Facebooku, opisywać, jak ta sytuacja wygląda uczciwie. Więc myślę, że no, trzeba by było być bardzo pozbawionym empatii człowiekiem, żeby coś tam w człowieku nie poruszyło i czy tam wrzuci ktoś do zrzutki parę złotych, czy będzie mu się chciało na przykład przyjść, albo tak jak pani i pani mama zechce zorganizować wśród znajomych zebranie jakiejś odzieży, plecaków czy śpiworów, to już zostaje. I naprawdę ktokolwiek spróbował takiej działalności, chociażby właśnie myślę, że takie, że wrzucenie tych pieniędzy to jest takie najmniej łechtające tutaj taką świadomość tego, że coś dobrego zrobiłem, ale samo takie właśnie zorganizowanie, zebranie tych ciuchów czy czegokolwiek, środków czystości, a już w ogóle uczestniczenie nawet przez chwilę, że ktoś przyjdzie, bo mamy takich wolontariuszy, młode osoby przeważnie, które po prostu przychodzą nam to pomóc zorganizować już na miejscu.
no to to zostaje. Wdzięczność tych osób w kryzysie bezdomności jest ogromna. I tutaj chciałam powiedzieć, że naprawdę, gdyby ktoś miał wątpliwości, bo dość dużo osób jednak ma wątpliwości dotyczące tego, czy te osoby piją alkohol, czy mogłyby wyglądać trochę lepiej, a nie wyglądają, tak, bo to jest taka opinia, którą często się słyszy, no jakby chciał, to by coś z tym zrobił, tak? W wielu innych sytuacjach też słyszymy dokładnie te same słowa, prawda? No właśnie, właśnie. To jest moim zdaniem taki kolejny problem tego takiego stereotypowego obrazu osoby. Ja dlatego specjalnie powiedziałam na początku bezdomnej, bo proszę zobaczyć, to określenie bezdomna osoba jest jeszcze najbardziej neutralne. Natomiast w takim języku przemocowym możemy usłyszeć wręcz, prawda, i oskarżenia, i epitety bardzo bolesne, czasami wulgarne. Ci ludzie czasami są porównywani no wręcz do odpadów, więc ta wizja osoby w kryzysie bezdomności jako kogoś wręcz marginalizowanego, czy z marginesu, czy właśnie jak pani wspomniała, ten mit nadużywania alkoholu, czy wręcz alkoholizmu, jest bardzo silny. I to jest moim zdaniem taka kwestia podstawowa, kim są te osoby w kryzysie bezdomności. Bo mnie się wydaje, że w zasadzie każdy z nas może w pewnym momencie swojego życia mieć taką egzystencjalną przygodę i to nie jest coś, co jest jakąś aberracją społeczną. Natomiast my tak podchodzimy do osób w kryzysie bezdomności. Jak to z pani strony wygląda, osoby, która właśnie pracuje z tymi ludźmi no, prawie na co dzień? Więc tak, na pewno jest rzeczywiście tak, że najbardziej rzucają nam się w oczy te osoby, które są właśnie nadużywające alkoholu, w jakiś sposób agresywne, bo to jest sytuacja, która dla człowieka poruszającego się tam po mieście czy w tramwaju, ja sama poruszam się tylko i wyłącznie komunikacją miejską, więc wiem też, że często jest tak, że na przykład wsiada taka osoba, która jest skrajnie zaniedbana, czuć ją na połowę tramwaju, tak, i oczywiście no, naprawdę trzeba, no nie wiem, zupełnie nie myśleć, żeby wymyślić sobie określenie takie, że ta osoba ma to, co chciała, tak? No nikt na pewno, nikt, jestem tego w 100% pewna, nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. To, że ktoś dochodzi do takiego momentu, bo są też i takie osoby, no to znaczy, że już w ogóle z niczym sobie nie radzi, nawet nie radzi sobie ze swoim podstawowym, ze swoją podstawową taką fizyczną egzystencją. I takich osób u nas na przykład nie widzimy, tak? Bo to są osoby, które nawet nie docierają do takich miejsc jak nasza wydawka. W momencie, kiedy osoby, które się zajmują osobami w kryzysie bezdomności, mają jeszcze troszeczkę czasu i mają możliwość poruszania się po mieście, no to pakują rzeczy też w walizkę i jadą z walizką i wyszukują miejsc takich, gdzie wiedzą, że osoby właśnie znajdujące się w tak głębokim kryzysie bezdomności gdzieś pomieszkują, to znaczy zajmują jakieś miejsca. Tak? I tak naprawdę to na co dzień oni się nam najbardziej rzucają w oczy, bo najbardziej nam przeszkadzają. Natomiast oni są tak naprawdę ułamkiem procenta tych osób w kryzysie bezdomności, których jest teraz najwięcej. My widzimy tutaj sytuację taką, że trochę jest osób rzeczywiście, które pewnie kiedyś znalazły się na bakier z prawem, tak? To z pewnością. Kraków jest też miejscem takim, do którego przyjeżdża dość dużo osób spoza samego miasta w poszukiwaniu chociażby pracy. Tak? No w tym momencie jesteśmy w ogóle w sytuacji totalnie nienormalnej, więc zostało im zupełnie już odebrana ta możliwość. Natomiast mnóstwo z tych osób, z którymi my rozmawiamy, tak? Bo
Sama wydawka nie polega też na tym, że my po prostu rozdajemy te rzeczy, tylko staramy się po pierwsze komunikować, jakie są ich potrzeby, tak? Bo to, co nam się wydaje, że jest potrzebne, a pomiędzy tym, co realnie okazuje się być potrzebą, no to nieraz jest po prostu przepaść totalna. Brakuje nam po prostu wyobraźni, co może być człowiekowi w takiej sytuacji potrzebne. I widzimy również ogromny, naprawdę bardzo duży rozstrzał pomiędzy tym, jakie to są osoby. Są osoby takie, z którymi można naprawdę porozmawiać w taki sposób, jak my sobie teraz rozmawiamy. Trafiają się nam na przykład ludzie, którzy z jakiegoś powodu, niestety takiego prozaicznie finansowego, znaleźli się w tej sytuacji. Czyli albo utracili pracę, albo utracili z różnych powodów mieszkanie. No i nie mają wyjścia, tak, nie mają się do kogo wprowadzić, albo też nikt nie chce ich przyjąć. I myślę, że te osoby no, w tych warunkach radzą sobie bardzo, bardzo kiepsko i jednocześnie to są takie osoby, które znajdują się w takim rozdarciu, bo oni się wstydzą tej sytuacji, więc troszeczkę unikają kontaktu, ale jednocześnie bardzo tego kontaktu pragną. W momencie, kiedy my tam zagadujemy, pytamy, co ewentualnie jest potrzebne i schodzi rozmowa po prostu na taką zwykłą rozmowę, na tyle, na ile oczywiście możemy, bo musimy pamiętać o tym, że to, że my zajmujemy się tą wydawką w tym miejscu, no to jest taka dżentelmeńska umowa pomiędzy nami a panami z policji i z żandarmerii wojskowej, którzy przychodzą i tam nadzorują samą tą sytuację, pilnują, żeby ten reżim kontaktowy był zachowany. No, żeby nas nie tak mogliby nas potraktować jako nielegalne zgromadzenie, tak? Bo jest tych osób rzeczywiście dość dużo. W skrajnych momentach to było tak, że było ich koło 60 czy 70, więc to jest naprawdę duża liczba osób. No więc my mamy też ograniczony czas, staramy się go wykorzystać maksymalnie, przede wszystkim na pomoc samą, ale na koniec, kiedy my też już sobie tam siądziemy na trawce i podsumowujemy jakoś dzień, jak wygląda, co kto jeszcze potrzebuje albo kto co mówił, no to zdarza się właśnie, że podchodzą wtedy takie osoby, które widać, że łakną takiego normalnego, międzyludzkiego kontaktu. Mamy pana, który zajmuje się, to znaczy pasją jego jest muzyka. Lata 50., 60. i kiedyś tak jakoś zgłupia o czymś zagadał. A, pan ma taki bardzo radiowy głos. Właśnie o to na to zwróciłyśmy z koleżanką uwagę. No i śmiałyśmy się, że mógłby prowadzić audycję radiową związaną z muzyką. No i pan tak się zapalił w momencie na to jedno zdanie, że przez chyba 10 minut nam opowiadał o tej muzyce i tak sobie pomyślałam, że tutaj taką prywatę wrzucę. Ja miałam taką sytuację w życiu, że byłam przez 3 dni bezdomna z moją córką, mówiąc w cudzysłowie bezdomna, dlatego że naprawdę nie miałam domu przez te 3 dni, gdyż wyprowadziłam się szybko z poprzedniego, a drugiego już nie miałam. Jednocześnie miałam całe zaplecze, tak? Czyli nadal miałam pracę, nadal miałam rodzinę, no trochę już mniejszą, ale miałam rodzinę i miałam przyjaciół, którzy tu na miejscu w Krakowie byli, ale tego psychicznie tego faktu, że człowiek jest skazany na to, że musi wyjść z domu z jakimś tam i wiadomo, od razu już myślimy o tym, że mogę wyjść tylko z ograniczoną ilością rzeczy, no bo co z nimi zrobię, tak? Oni mają jeszcze gorzej. Ja ich na przykład tutaj właśnie doskonale rozumiem, bo oni to, co mają w tych siatach swoich albo w plecaku, to jest cały ich dobytek i oni się z nim muszą przemieszczać. I to psychicznie, jak ryje psychikę, że no to mogłoby potrwać dłużej. Co by było, gdybym nie miał kto pomóc? Co by było, gdybym w tym samym czasie straciła pracę? Naprawdę niewiele potrzeba, żeby każdy z nas się w takiej sytuacji znalazł i szarżowanie takim, ja bym sobie na pewno dał radę,
absolutnie tutaj się, by się nie sprawdziło. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że właśnie osoby, które są przyzwyczajone na co dzień do pewnego komfortu, tego, że nie muszą dbać o tak zwane przetrwanie, najgorzej sobie właśnie w takiej sytuacji radzą. I to są właśnie te osoby, które najszybciej spadają, mówiąc kolokwialnie, na to dno, dlatego że no nie dźwigają po prostu tej sytuacji. A alkohol, ja absolutnie nie jestem zwolenniczką nadużywania alkoholu, ale jestem w stanie zrozumieć, że to jest ten czynnik, który pozwala im zapomnieć o tej codzienności. Stąd to ich zachowanie. To nie jest kwestia tego, że oni sobie wybierają, że wolą wypić alkohol niż umyć się, czy kupić sobie coś do zjedzenia, tylko to jest coś, co im się pozwala wyautować po prostu z tej sytuacji. Zresztą chyba część osób, które sobie nie radzą z lockdownem, powinna myślę trochę zrozumieć tą sytuację, bo naprawdę niewiele nam zabrano. To znaczy nam się wydaje, że bardzo dużo nam oczywiście zabrano, ale tak naprawdę zabrano nam wcale nie tak dużo, a widać, jak już psychicznie sobie z tym wiele osób nie radzi. Tak, musimy pamiętać, że mamy ten komfort, bo mamy na przykład gdzie mieszkać, możemy zamknąć drzwi. Drodzy Państwo, zbiórka cały czas trwa, akcja Higiena, więc namawiam, zapraszamy Państwa do podzielenia się. Myślę, że w każdym domu znajdzie się jakiś element naszej garderoby, który spokojnie możemy oddać. Od takich małych czynów czasami buduje się ważne rzeczy. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.